Hola, muy buenas, cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Język hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Dzisiaj odcinek pod tytułem Proces nauki. Słownik, słowniki, jak szukać słów i ich znaczeń w języku hiszpańskim. Zapraszam. Cześć, mam na imię Paulina, pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online, robię to po to, abyś to Ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Stworzyłam swoją autorską metodę HOP, hiszpańskie obyczaje, proces, według której uczę języka hiszpańskiego. Dzisiaj odcinek procesowy, czyli P, proces. Jak zaczyna się mój kurs od podstaw z języka hiszpańskiego, to pierwsze co, uposażam moich uczniów w narzędzia do tego, jak szukać znaczenia słów w języku hiszpańskim. Ja na swoich kursach staram się nauczyć moich uczniów języka hiszpańskiego w taki sposób, żeby kiedyś została odcięta pępowina. Uważam, że każdy uczeń powinien zdobyć u mnie wędkę, a nie rybę. Ja nie jestem w stanie uczyć Cię całe życie, no bo jak jesteś młodszy, dużo młodszy ode mnie, no to niewykluczone, że wcześniej umrę. Ale do rzeczy. Na moich zajęciach dostajesz wędkę, nie dostajesz ryby. Kiedyś pępowina musi zostać odcięta. Ja wiem, że niektórzy bardzo się przywiązują, ale uważam, że tak powinien wyglądać proces nauki. I na pierwszych zajęciach mój uczeń dostaje od razu małą wędkę. Ale bardzo często ta mała wędka gdzieś tam się zakurzy i zapominamy o tym, co zostało powiedziane na samym początku. Więc ten podcast jest z dedykacją dla wszystkich moich uczniów, którzy zapomnieli właśnie o tej małej wędce, która potrafi znaleźć każde znaczenie słowa. Jak szukamy słów? Nie tylko w języku hiszpańskim. No bo wyobraź sobie, zaczynasz się uczyć. No, my tutaj dzisiaj mówimy o hiszpańskim, ale no nie wiem, zaczynasz się uczyć niemieckiego. To przecież ja nawet nie wiem, jak jest stół po niemiecku. To wszystko dopiero przede mną. Ale teraz, skąd ja mam wiedzieć, że ten stół jest tak, a nie inaczej? Nie wiem, czy wiesz, ale w języku hiszpańskim czasami są słówka, które zupełnie inaczej brzmią w języku hiszpańskim z Ameryki Łacińskiej. I skąd teraz ty masz wiedzieć, że znalazłeś słówko rzeczywiście takie, które jest w języku hiszpańskim, a nie takie, które jest w języku hiszpańskim z Ameryki Łacińskiej. Dlatego też na sam początek, w co ja Cię mogę uposażyć, to jest to, żebyś pamiętał o tym, jak sprawdzać słówka i znaczenie tych słów. Ja proponuję zawsze trzystopniowe sprawdzanie słówek. W jaki sposób? Pierwszy, nie jest on narzucony ode mnie, a raczej jest to nawyk, który sobie wyrobiliśmy przez translator Google. Bardzo często większość moich uczniów, domyślam się pewnie, że Ty też, sięga po znaczenie słówek do translatora Google. Ja nie jestem zwolenniczką translatora Google. Jest jak najbardziej okej, ale na samym początku możesz znaleźć różne dziwne słowa, które niekoniecznie będą właśnie odpowiednikami hiszpańskimi. Nie mówię, że w innych słownikach też tak nie będzie, ale no translator Google akurat jest to... Zostawmy go na bok. No ale jakby świadoma tego, że i tak sięgniesz po translator Google, no to ustalmy, że pierwszym etapem sprawdzania słówek to jest etap translatora Google. Ale nie kończymy na tym, idziemy dalej. Otwierasz sobie już na zawsze lub nawet, nie wiem, ściągasz aplikację, robisz jakąś zakładkę w swojej przeglądarce drugiego słownika alternatywnego. I nie jestem tu przez nikogo sponsorowana, więc jakby jest mi to obojętne i nie przywiązuje się do żadnego słownika bardzo mocno, natomiast wybierz sobie, jaki słownik chcesz. Glossby, Word References, Contexto Reverso, Pons, obojętne co. Nie ma to znaczenia, ale żeby to był jakiś drugi słownik, który potwierdzi Ci znaczenie z translatora Google. Trzecim etapem sprawdzenia tego słówka jest Google Grafika. To jest tak proste i niesamowite narzędzie do w ogóle nauki języka hiszpańskiego, że naprawdę nie wiem, jak większość osób zapomina o tym. Ja w dzisiejszych czasach, kiedy mamy smartfona i internet w ręce, w końcu nie muszę prowadzić zajęć językowych, jeśli chodzi o tematykę jedzeniową, przez kilka dobrych tygodni, bo w tym momencie te lekcje językowo-jedzeniowe zrobiły się najprostsze, bo dzisiaj jak czytasz menu, to patrzysz na to menu, wpisujesz w Google Grafice nazwę tego, co jest w menu i sprawdzasz, co Ci wyskoczy. Kiedyś trzeba było uczyć tego ucznia albo uposażać go w takie rzeczy jak wszystkie czasowniki, czy to jest usmażone, pocięte, nie wiem, płaskie, takie, kwaśne, słodkie. Dzisiaj ten uczeń, który jedzie na wakacje do Hiszpanii, wystarczy, że wpisuje sobie nazwę danej potrawy i dostanie ją na talerzu po prostu w Google Grafice i zobaczy, co tam jest. Już nie mówiąc o tym, że od Google Grafiki można przejść do przepisów i wiesz dokładnie, z czego to danie się składa. Wracając do naszego dzisiejszego tematu. W jaki sposób powinnaś sprawdzać słówka? Trzyetapowo.
Skoro Twoim nawykiem jest sprawdzanie w translator Google, ok. Drugi alternatywny słownik i Google Grafika. Jeśli w tych trzech miejscach to słówko, przykładowo stół, będzie tak samo brzmiało i w tej Google Grafice wyskoczy Ci stół, to fantastycznie, wszystko się zgadza, jest duże prawdopodobieństwo, że jest to po prostu stół, czyli la mesa. Natomiast jeśli szukasz jakiegoś słówka i w którymś momencie wyskakuje Ci inne słówko, no to coś jest nie tak, musisz zacząć szperać, musisz poszukać w kolejnym słowniku. Musisz wpisać może inaczej to słówko, musisz pokombinować, a jak nie, to od tego masz kogoś, kto uczy Cię języka hiszpańskiego, żeby potwierdzić i sprawdzić. Bo rzeczywiście nie zawsze jesteśmy w stanie na samym początku, w szczególności naszej przygody z językiem, rozpoznać, czy to słówko będzie poprawnie użyte, czy to będzie takie, a nie inne słowo. Pamiętaj, jeśli sprawdzasz na samym początku słówka w języku hiszpańskim i nie masz jeszcze takiej wiedzy, żeby się rozeznać, czy to będzie tak, czy inaczej, to musisz zrobić sprawdzenie trzyetapowe. Trzyetapowe tylko dlatego, że mamy nawyk sprawdzania wielu rzeczy w Google Translator. Mam nadzieję, że ta informacja jest dla Ciebie przydatna i że będziesz z tego korzystać i że z Google Grafiki będziesz też korzystać podczas zamawiania czegokolwiek w jakimkolwiek kraju, ponieważ to bardzo mocno pomaga. Wiesz dokładnie, co dostaniesz na tym talerzu i wiesz dokładnie, co zjesz. Czy to będzie coś, co lubisz, czy to będzie coś, co będzie zupełnie nowego i poszerzysz swoje horyzonty, czy to będzie coś, co znasz bardzo dobrze, a może inaczej się nazywa w innym miejscu. Zapraszam Cię do poszukania sobie już w tym momencie swojego alternatywnego słownika, czyli właśnie, czy to będzie glosbę, pons, word references, context reverso itd., itd. I wrzuć sobie go od razu w swoją przeglądarkę, niech to będzie już na stałe u Ciebie i Twój nawyk wyrabiać się będzie każdego tygodnia do sprawdzania nowych słówek w języku hiszpańskim. Mam nadzieję, że to było dla Ciebie przydatne. Słyszymy się już wkrótce. Muchísimas gracias. Hasta luego.